Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Grudzień, końcówka roku, kończy się tym samym ten jubileuszowy rok Unileszno, 85. urodziny zasłużonego klubu. I dzisiaj już tak na zakończenie tego naszego żużlowego serialu spotkań, rozmów, wspomnień z ludźmi, którzy współtworzyli historię leszczyńskiego klubu, chciałbym przypomnieć, powspominać postać żużlowca wielkiego, wybitnego. Drodzy Państwo, Mariusz Okoniewski, legenda, ikona leszczyńskiej Unii, odszedł od nas za wcześnie, w wieku 50 lat, nie ma go już dzisiaj z nami, ale dzisiaj na spotkanie, na rozmowę zaprosiłem jego syna, kontynuatora żużlowych tradycji w rodzinie Okoniewskich i pięknie się składa, bo nowego trenera Unii Leszno, Rafała Okoniewskiego. Witam serdecznie, Rafał. Witam. To nasze dzisiejsze spotkanie, już kończące właśnie ten cykl jubileuszowy, to taka troszeczkę ma taki charakter symboliczny, taka sztafeta pokoleń, bo wspominamy Mariusza Okoniewskiego, a Rafał Okoniewski, mam nadzieję, będzie teraz dalej tworzył, kontynuował tą żużlową tradycję, tą historię w Unii Leszno. No i Rafał, Mariusz Okoniewski, twój tato, ty miałeś 8 lat, jak zakończył żużlową karierę, ale co ty pamiętasz jako chłopak, jako chłopiec z tych czasów taty, gdy ścigał się na żużlu? Pamiętam na pewno może zawody przez mgłę, kilka tam może jakichś biegów, bardziej to jako dziecko, wiadomo, 7-8 lat miałem, jak tata kończył, to bardziej te spotkania, tak, rodzinne można powiedzieć, bo wtedy wszystkich żużlowców rodziny spotykały się tam na starcie i tam grandziliśmy z chłopakami, z wszystkimi znajomymi, tak, tam siedziałem zawsze z mamą, jak sobie przypominam, i resztą ekipy żon żużlowców, między innymi Sterna, kto tam jeszcze, no chyba tak to właśnie tak wyglądało. Tam się spotykaliśmy, oglądaliśmy wspólnie zawody, ale jak to dzieciaki, no to grandziły gdzieś tam między ławkami, coś tam. Wtedy to były inne czasy. Teraz każdy żużlowiec warsztat swój, warsztat ten żużlowy ma u siebie, pod bokiem, w domu, gdzieś świetnie wyposażony. Wtedy motocykle zostawały w klubie. Mieliście warsztat jakiś taki przyboczny w domu, że tam tata przesiadywał w nim? W ogóle lubił dziubać przy silniku, przy motocyklach? Na pewno lubiał grzebać, bo jak ja zaczynałem karierę, to w późniejszym tam etapie on przygotował mi motocykle, ale wcześniej, gdzie on jeździł, to nie, no motocykle, tak jak tutaj powiedziałeś, to były inne czasy, zostawały w klubie i tam przy nich majstrował, coś tam porobili i przygotowywali do zawodów, a w domu nie mieliśmy żadnego motocykla i to chyba nie tylko on, tylko tak to wtedy działało. Tak. A przynosił ten żużel, te emocje po zawodach do domu, czy po prostu wychodząc ze stadionu, z warsztatu, z klubu, zostawał temat żużlowy, a w domu tylko dla rodziny, tylko dla siebie, czy jednak dzień po zawodach, gdy mecz nie wyszedł, to wy to jako domownicy troszeczkę odczuwaliście, czy na przykład po wygranym meczu? Nie, ja muszę powiedzieć, że raz, że byłem dzieckiem, bo to wiadomo, dzieciak 8 lat, 7, 6, no to dziecko. Tak. Teraz może ten żużel trochę inaczej wygląda i te dzieci już jeżdżą na żużlu, bo takich tam 10-12-latków mamy już w klubie i na tym mini żużlu, ale kiedyś to inaczej wyglądało, ale z tego, co sięgam pamięcią, to inaczej. Moi rodzice jeszcze mieli też swoją działalność, mieli ogrodnictwo i dużo przy tym też pracy, także tata też z mamą ciężko pracowali i ja sobie nie przypominam, żeby jakoś ten żużel był przenoszony później do domu i jakieś czy euforie, czy stresy były później przenoszone do domu w związku z żużlem. Rozumiem, a te żużlowe
takie powiązania, jeśli chodzi o samych zawodników innych, czy bywali u was w domu koledzy z drużyny Mariusza Okoniewskiego? No tak, oczywiście. Bywali, bo tak jak wspominałem wcześniej, rodzice mieli ogrodnictwo i wtedy to było tak, że rodzice mieli pieczarki i Darek Łowicki czy Darek Baliński też pojawiali się i pomagali mu przy tej uprawie tych grzybów, gdzie to była taka pierwsza faza, wtedy obornik taki zwany, tam przerzucali coś tam, także wspólnie spotykali się. Bo to były lata 80., nie? No ta pieczarkarnia, czy w ogóle ogrodnictwo, tak, to no. Wszystko takie było, jakby nie było tak popularne jak teraz, że tak powiem. Tak, ale my mieliśmy dość dużo tego wtedy, w tamtych czasach i w Śmiglu, i w Nowej Wsi, tak, tych tuneli foliowych, czy szklarniowych było dość dużo i tej pracy było naprawdę ogrom. Ale to też nie tylko przy pracy się spotykali, bo wtedy klub, z tego co mi utkwiło w pamięci, też zawsze zawodnicy mieli takie obozy wspólne latem gdzieś tam w Sławie, jak kojarzę dobrze, i tam się spotykali zawodnicy plus żony, dzieci i wspólnie tak integrowali się. I to też no, było coś wyjątkowego, bo utkwiło w mojej pamięci, a wtedy, no wiadomo, miałem, nie wiem, 5-6 lat, także że fajne czasy to były. Twój tato to tak wydawałoby się duża siła spokoju. Spokojny człowiek, taki i do tego jeszcze wyluzowany. Idealny człowiek by się wydawał do sportów właśnie takich trochę ekstremalnych, do speedwaya. Pewnie wielokrotnie mieliście okazję porozmawiać później już, jak ty startowałeś, bo przecież cały czas cię towarzyszył. Jak on wspominał, co on mówił o tym żużlu, to był dobry wybór, bardzo dobry wybór, czy jednak czegoś żałował? Że mnie pchnął w żużel? Czy, no w ogóle, że on sam tym żużlem się zajął, aha, że to była taka pasja życiowa? Myślę, że to była pasja życiowa, bo kiedy podróżowaliśmy często, bo 3 razy w tygodniu do Pawłowic, to dużo tych opowieści i wspominek było. Także mój ojciec w ogóle mieszkał kiedyś w Osiecznej tutaj, nieopodal Leszna. Bo tu nawet wspominał pan Rysiu Buśkiewicz, który też był, bo to, tak, no, to kolega z drużyny Storów, i też z Osiecznej. I zawsze miał zajawkę do jakichś tam motocykli. Zawsze go ciągnęło, zawsze jakiś motocykl miał w domu. Wiadomo, jakie to były czasy samochodów w tamtych czasach. Nawet nie za bardzo było i rzadko kto miał, także jeździł różnym sprzętem, czy jakieś tam błeski, czy jeszcze jakieś jawki, czy jakieś SHL-ki. Z tego, co kojarzę, zawsze jakieś sprzęty były w domu i tak myślę, że to się zrodziło z tego, że zawsze tym motocyklem jeździł, a klub był w Lesznie, a on mieszkał w Osiecznej, no to tak to się siłą rzeczy zbiegło, że trafił do klubu i myślę, że tam pierwsze kroki wstawiał i musiał mu się spodobać, że tak powiem, i poszedł dalej w to Brno. Tak. Sukcesy ogromne, patrząc na ligę, bo ligowiec chyba jeden z najlepszych w historii klubu, bo jeżeli sprawdziłem statystyki, na 14 sezonów tylko 2 sezony kończył ze średnią biegową poniżej 2 punktów i to był pierwszy sezon startów i ostatni, ale w tym ostatnim sezonie tylko 3 mecze zaliczył, ale te wszystkie pozostałe, któryś z tych sezonów, chyba ten medalowy 87, 2,56 średnia, no człowiek wybitny, mówiło się o nim mistrz startów. Opowiadał kiedyś o tej swojej, nie wiem, tajemnicy tych startów. On podjeżdżał do taśmy startowej, nie próbował tego motocykla, podjeżdżał, ustawiał się, start, wygrany, krawężnik. Znany zawodnik, krawężnikowiec, można powiedzieć, bo on zawsze wygrał start i w tym krawężniku się potrafił utrzymać. I no, tak jak tutaj powiedziałeś, średnią
Nie, to... powyżej dwóch zrobić, to jest naprawdę oczywiście coś wielkiego. W tamtych czasach, gdzie ta czołówka krajowa to było 20-30 wyrównanych zawodników. Dokładnie, a jeszcze nie schodzić przez tyle lat poniżej, to myślę, że wybitny sportowiec, żużlowiec. Same jego osiągnięcia świadczą o tym, a rzeczywiście, startowiec był bardzo dobry. Myślę, że... Sprzedał ci tą tajemnicę? Tak. Co decydowało o tym? Czy to już trzeba się z tym urodzić? Trzeba to mieć, to coś? Na pewno trzeba się urodzić z tym wszystkim, ale idzie też to wypracować. Nie wiem, czy się urodziłem z tym, bo też nie miałem najgorszych startów. Dobre starty, nie bądź skromny. Ale gdzieś szlifowaliśmy ten element i z tego wiem, że można, tak? Można to też zrobić inaczej. Tata też nie urodził się żadnym startowcem. On to gdzieś tam musiał nabyć, tak? Jednemu to przyjdzie szybciej, jednemu wolniej, ale myślę, że jakby ten element można wypracować. Na pewno składowych na ten start jest bardzo dużo i do tego tata jeszcze posiadał niesamowity refleks, tak? Wiedział, kiedy puścić tą dźwignię sprzęgła, żeby też te ułamki sekund, czy żeby te ułamki sekund być wcześniej przed rywalami, ale umiejętność wykorzystania tego motocykla miał niesamowitą, że wiedział, kiedy inaczej motocyklowi trzeba pomagać w jeździe, a nie przeszkadzać, tak? I on miał tą umiejętność, wiedział, kiedy, na ile wypuścić ten motocykl, mniej, więcej, zależy też od nawierzchni torowych i to opanował doskonale, także tak jak powiedziałeś, był wybitnym startowcem. 12 medali drużynowych Mistrzostw Polski zdobył Mariusz Okoniecki, 5 tytułów mistrzowskich, 2 srebrne medale, 5 brązowych medali. I tutaj aż by się chciało powiedzieć, dlaczego tak wcześnie zakończył karierę. 32 lata, dzisiaj już są takie czasy, że można mieć 40 i powyżej 40 jeszcze ścigać się. Nigdy nie wspominał, że albo nie żałował, było trzeba jeszcze pojeździć, bo skończył w 88, a w 89 Unia zdobyła jeszcze złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski. No byłby kolejny złoty krążek do kolekcji. A co z medalami, co z trofeami? Zostały? Długi czas były. Dopóki mama też nie zmarła i po śmierci mamy, taty postanowiłem oddać na szczytne cele, na taką dziewczynkę i dużo poszło do jakichś... Jest taki w Gnieźnie człowiek, którego go też poznałem i część będzie zakładał takie muzeum trochę żużlowe i część jest tam. Część tych wszystkich pucharów, medali poszło na licytację na dzieci. Chore. Był sezon 1982, może ty coś będziesz wiedział, bo w tym akurat sezonie Mariusz Okoniecki jakby zawiesił żużlową karierę. Jeden sezon nie startował. Różne krążyły legendy, że miał dużo pracy w tym ogrodnictwie, musiał pomóc twojej mamie, czyli swojej żonie w prowadzeniu tej działalności. Po roku wrócił i znowu był tak dobry, chociaż wtedy chyba odłożył już te starty międzynarodowe, tylko skupił się na lidze. Było coś takiego? Tak, na pewno było. Wiem, że był taki moment, że na rok przerwał swoją karierę, ale po roku wrócił. Myślę, że związane to było też z pracą, że po prostu ogrom tej pracy był tak wielki, że nie dawał chyba sobie, nie dawał sobie rady. No ale po roku, tak jak powiedzieliśmy, wrócił i dalej kontynuował i to też szło mu bardzo dobrze, także ten rok przerwy nic nie zmienił, dalej dobrze startował, dalej dobrze jeździł, ale na arenie międzynarodowej nie jeździł i chyba z tego, co ja wiem, to nie wiem, czy na wyjazdy, tylko u siebie jeździł. Właśnie, tak, coś takiego chyba było, tak, tylko tak, u siebie było. Ale to też było spowodowane tym, że nie wiem, Unia chyba wtedy nie miała zawodnika, czy potrzebowała jakiejś pomocy i odezwała się z powrotem do taty
postanowił klubowi też pomóc w taki sposób i tak to wyglądało, że jeździł u siebie. I bardzo dobrze, że wrócił, bo po tym 82 później znowu były sukcesy, znowu były medale. Tak, jak już wspomniałem, 12 medali drużynowych Mistrzostw Polski robi wrażenie, ale też przecież te międzynarodowe sukcesy. Startował w finale wtedy indywidualnych Mistrzostw Europy, bo to tak się nazywała ta impreza, a przecież startowali najlepsi juniorzy na świecie. To był 77 rok i tam z wielkim Hansem Nielsenem się ścierał w duńskim Vojens, to był finał i zawody przerwano w połowie, różnica punktów była niewielka, ale wy później Hansa spotkaliście już jak ty startowałeś, nigdy tam nie było okazji do wspomnień, że takie te powiązania rodzinne? Nie wiem, czy wspominali sobie z Hansem takie rzeczy, ale rzeczywiście spotkaliśmy się tam w Pile z Hansem. On był czynnym zawodnikiem, a ja zaczynałem tam, także też wspominam te czasy bardzo fajnie, bo dużo od Hansa można było wziąć, zabrać dla siebie. No i plus taty doświadczenie, także na pewno to kiedyś tam zaowocowało u mnie. Tak płynnie przechodzimy już do tej twojej kariery żużlowej, bo gdyby nie tata, byłby Rafał Okoniecki w żużlu, czy by go dzisiaj nie było? Nie wiem. Na pewno to się no, jakiś zalążek był tutaj, że tata jeździł, tak? Bo mimo woli przechodząc w domu zawsze się spotykało gdzieś tam te puchary i jakoś to zainteresowanie zawsze żużlem u nas w domu było, także, ale jakby było, jakby tata nie jeździł, no to ciężko wyrokować, tak? Choć u nas jest ten żużel sportem bardzo popularnym i ja też jak byłem mały zawsze jakieś sprzęty jeżdżące tam motorowe miałem, także no nie wiem, na pewno by mi było ciężej czy trafić do żużla, czy jeździć tak jak jeździłem, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest tak ten sport popularnym sportem tutaj w Lesznie, że kto wie, czy bym też nie trafił, bo zainteresowanie motocyklami zawsze miałem. Ale Rafał, teraz możemy też przy okazji powiedzieć, że na ten pierwszy taki dla chłopca, nie wiem, 12-letniego, ten pierwszy trening żużlowy na mini tor do Pawłowic zabrał cię wcale nie tata, tylko? Tak. Tu się muszę przyznać, że długo w domu próbowałem dotrzeć do taty, do mamy, żeby jeździć na tym żużlu i zgody nie było, ale po jakimś czasie namolnego takiego i upartego mojego zaangażowania, kiedyś się pojawili, dla mnie Romek Jankowski to jest wuja przyszywany z tego względu, że tak jak mówiłem wcześniej, kiedyś rodzinnie się spotykaliśmy gdzieś tam na wakacjach i tak wuja do dzisiaj został i przyjechał Romek i zabrał mnie z Manfredem Szewczykiem, takim Niemcem też zaprzyjaźnionym, takim przyjacielem żużla, rodziców Romana i tutaj naszych no wszystkich znajomych, bo on też w żużlu działa i działał i w żużlu jest znaną postacią. Oni postanowili, że jak już tak wiercę dziurę tam w nosie, no to zabiorą mnie na ten pierwszy trening, zobaczymy co tam będzie. No i tak się stało, że pojechaliśmy do Pawłowic, zaliczyliśmy jeden trening, drugi trening, bo to było pod koniec sezonu. Chyba zaliczyliśmy z wujem Romkiem chyba 3 treningi. Po czym powiedział, że ma się mną zająć i ze mną jechać, nie dyskutować, tylko chociaż pojedź, zobacz i zadecydujesz ty sam. I tak zaczynałem po roku karierę już swoją sportową, czy taką może nie sportową. No, jakąś tam wchodziłem w żużel, pierwsze treningi jakieś z tatą i tak zostało. A w twoim przypadku to było takie zauroczenie tym żużlem? Czy to jednak był strach, trochę bojaźń, nie wiadoma?
Dzieci, wiadomo, mają inną wyobraźnię, tak? Czy tylko to była zabawa? To raczej na początku to na pewno była zabawa, ale też było to coś, że ten sport mi się podobał. Fascynowałem się tym sportem bardzo mocno. Lubiłem tam do tych Pawłowic jeździć. Wtedy jeszcze nie docierało być może do mnie, że będę gdzieś jeździł dalej w jakichś zawodach, czy jakoś tak. Skupiałem się na tym, że spędzam fajnie, mile czas, podoba mi się to. A później to narastało cały czas we mnie gdzie już dorastałem. Chciałem więcej i gdzie osiągnąłem wiek taki, że już jakoś to wychodziło i mogłem zdać licencję, postanowiłem zdać licencję i w to brnąć już tak na poważnie. Tata był surowym trenerem, szkoleniowcem twoim, bo to był człowiek, który cię prowadził przez tą dużą część tej kariery, przynajmniej tej młodzieżowej, gdy wchodziłeś w ten seniorski żużel. Na pewno tak. Miał twarde podejście, twardą rękę, ale takie zdrowe to wszystko było i potrafił prowadzić. Ja się zawsze śmiałem, że dla mnie był bardziej surowy jak dla innych, bo w tym czasie w Połowicach Jarek Hampel i pan Stanisław Chomski, też świętej pamięci, już on to stworzył te Połowice, pan Stanisław tak, Śmigielski. Tak, ale on jakoś nigdy w żużlu, na żużlu nie jeździł, ale chwała mu za to, że stworzył coś takiego, że ten tor praktycznie powstał z starego śmietniska, tam wcześniej tak. Było śmietnisko i doprowadził to do, zrobił ten tor i mogliśmy tam się ścigać i nie było trenera i tata z racji tego, że kiedyś jeździł, no to każdy się tam do niego zwracał po jakieś tam porady, wskazówki i tak nieoficjalnie został tam tym trenerem w Pawłowicach, gdzie wszyscy lekcje od niego brali. Ty ścigałeś się 25 lat na żużlu? Tak, chyba po zdaniu licencji. Piękna kariera jako junior. Byłeś, nie ukrywajmy, najlepszy w Polsce, najlepiej zapowiadający się zawodnik. Doskonałe starty, technika, wyniki, wygrany brązowy kask, srebrny kask, później już złoty kask, młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski startowałeś. No wszędzie Okoń rządził w tych juniorskich rywalizacji. Ta kariera to naprawdę zaczęła się wystrzałowo. Myślę, że wtedy było też dużo chłopaków, bo i Jarek Hampel, Damian Baliński, Węgrzyk z Wrocławia i wielu, wielu innych takich, co też wspólnie rywalizowaliśmy, ale rzeczywiście te moje początki były jakieś fajne, błyskotliwe, można powiedzieć, bo gdzie nie pojechałem, to jakiś dobry rezultat osiągnąłem. A później rzeczywiście przechodząc do tego seniora, jakoś to się trochę rozmyło i nie było już tak różowo jak w tej karierze juniorskiej. A niektórzy mówią, że gdy zabrakło taty też u twojego boku. Tak jak wspominałem wcześniej, tata się też opiekował moim sprzętem mieliśmy to tak dopracowane, wiedzieliśmy, co potrzebuje, co zrobić. Tata wiedział, co zrobić w sprzęcie, żeby to jechało i na tych jawkach naprawdę to dobrze nam śmigało. Później chyba weszły GM-y i zaczynałem już na tych GM-ach. I tata też się uczył tych silników. To był taki rok, dwa, gdzie miałem jawy i GM-y, ale to nie do końca to tak ten GM mi tam pasował, a później tata zmarł i praktycznie zostałem sam z silnikami rozłożonymi na stole, bo to był taki okres, gdzie luty
wiadomo, 10 lutego, gdzie się przygotowują już tak, no już do sezonu silniki, tak? I miałem to rozkręcone wszystko i w proszku, w drobny mak, a też nie robiłem u żadnego tunera wcześniej silników, tylko opiekował się tym tata, także nie miałem ścieżek żadnych wypracowanych gdzieś u kogoś. No i co? I zabrałem to wszystko w tych kartonach, powkładałem w jakieś tam skrzynki coś i trafiłem z tym sprzętem do Zielonej Góry. I tam majster Jarząbek i Sławek mi to poskładali. No i zacząłem od nowa praktycznie, można powiedzieć, sezon jeździć, ale no nie było już to tak jak wcześniej. No tutaj tak wspomniałeś o tej śmierci taty. Dodajmy jeszcze taką rzecz. Twój tato zmarł w swoje urodziny. Tak. 10 lutego, tak. Równo 50 lat. No, za wcześnie. No zgadza się. No. Nigdy nie wiemy, kto kiedy odejdzie, kiedy ma ten swój koniec zapisany. Na pewno 50 lat, dzisiaj jak patrzę na to, wtedy ja miałem 26 lat, to dla mnie to był straszny cios i niedowierzanie. I wtedy już to sobie mówiłem, że no 50 lat to żaden wiek, tak? A dzisiaj, gdzie za chwilę mam 44 lata, to stwierdzam, że zdecydowanie za wcześnie. Jeszcze sporo było przed nim i w życiu i do zrobienia, także na pewno za wcześnie odszedł. Twoja kariera, tak jak już mówiliśmy, 25 lat i tam i medal Mistrzostw Świata Juniorów i dobre wyniki w lidze. Jeden sezon spędzony w Unii Leszno i to taki bogaty sezon, bo wtedy skończyliście rozgrywki na drugim miejscu. No to był wtedy wielki sukces. Unia nie była potentatem, jeśli chodzi o, nie wiem, zaplecze, o finanse, o całą organizację, a zrobiła doskonały wynik z twoim udziałem i też tutaj szapoba, bo i wtedy Sebastian Łamek i Rafał Okoniewski i ta ekipa leszczyńska. Ja Adams, tak. No i to wtedy było to coś. Kiedy ty zdecydowałeś, o, jeszcze jedną rzecz warto wspomnieć, byłeś też jakby bohaterem głośnego transferu do Gorzowa. Miałem przyjemność spotkać się z panem Lesem Gondorem i też wspomina Tomek Bajerski, Rafał Okoniewski, wspaniałe chłopaki, jak przychodziły do Gorzowa, wtedy huczała cała Polska, ten Gorzów, no i też wynik tam, żeście zrobili. Tak, i zaporowa cena, tak? Bicie rekordów, ale to też nie było tak, jak każdemu się wydaje, że ta kwota transferowa zabójcza wtedy w tamtych czasach. To kwota było 600? Tak, 600 tysięcy złotych, ale to nie było tak, że te 600 tysięcy złotych ja dostawałem. Trafiło do kieszeni tylko zawodnika, trafiło tylko do kieszeni klubowej, tak? Wtedy Polonii Piła i ale rzeczywiście, no, jakby nie było, zapłacono tą kwotę za mnie. Dopiłem. Generalnie jak przechodziłeś do Gorzowa, to z takim trochę ciężarem, balastem, że jestem jednym z najdroższych zawodników transferowych w Polsce, to teraz muszę robić ten wynik, to tak gdzieś w podświadomości się działo? Znaczy się to... Był to jakiś ciężar, czy...? Na pewno, tak. Zdawałem sobie sprawę z tego, z całej powagi sytuacji, że ktoś za mnie zapłacił naprawdę duże pieniądze i wypadałoby coś w zamian temu komuś dać. Był to Gorzów. Na pewno jakiś ciężar był i presja, ale to myślę, że każdy zawodnik startujący, czy to na żużlu, czy w innej dyscyplinie sportu, nie ma tak, że tego nie przeżywa, czy nie ma presji. Presja oczywiście, że musi być, bo nawet też pomaga, tak? Mobilizuje bardziej w przygotowaniach, w uprawianiu danej dyscypliny, także więcej rzeczy też wtedy zauważasz.
Oczywiście trzeba nad tym pracować, żeby nie była zbyt duża, żeby nie przyszło takie wypalenie i zmęczenie głowy, ale jakoś nad tym zawsze panowałem i z tym nie miałem problemów. Zdobywaliście medale, robiliście awanse do Ekstraligi, bo czy to z Polonią Bydgoszcz, w różnych klubach startowałeś, a jakiś taki specjalny jakiś sentyment, jeśli chodzi o kluby, przynależność klubową, na pewno Polonia Piła, bo ona jakby pierwsza dała tą szansę rozwoju, tak podejrzewam przynajmniej, a ktoś jeszcze, jakieś inne miejsce pracy, miejsce uprawiania tego żużla? Tak, no idąc do Piły, tata zakładał, żebym był zaopiekowany, żebym miał sprzęt do rozwoju, żebym się mógł rozwijać i wiadomo, że wtedy były ciężkie czasy, bo to było bardzo, bardzo dawno temu już i staty kariery nic nie zostało, bo to było wszystko klubowe i praktycznie, kiedy ja kończyłem i mój syn by miał jeździć, to by wszystko miał, tak? Ale nie poszedł w żużel. A tam wtedy tego nie było i stąd decyzja. Myślę, że to bardziej wtedy też taty, tak? Bo jako dziecko, no to jakie ma się wyobrażenie i decyzja, tak? I tam trafiliśmy i uważam, że chyba dobra decyzja, bo rzeczywiście wtedy w tej Pile byłem zaopiekowany, miałem sprzęt, silniki, jakieś motocykle po Rafale Dobruckim dostałem i tam stawiałem takie pierwsze, można powiedzieć, zawodowe kroki. A jeśli chodzi o inne? Proszę? A inne kluby? A inne kluby? Nawet już może nie o wynik sportowy, ale o atmosferę, o to, co dzisiaj jakby... Muszę powiedzieć, że tak... Z perspektywy czasu to wszędzie było fajnie, tak? Ale tak stricte luźno, czy takie podejście, co się mi podobało, to był GKM Grudziądz. Tam jakoś dobrze się czułem, była fajna atmosfera, fajni wtedy ludzie byli przy klubie i mile ten czas też wspominam. Co spowodowało, albo co skłoniło cię, żeby zacząć myśleć, że czas już kończyć tą żużlową przygodę, ćwierć wieku ścigania na żużlu? Jakaś przyczyna? Co przyszło? Raz, że człowiek był starszy, bo kiedy kończyłem, miałem 40 lat. I znowu temat sprzętu. Bo odszedł na sportową emeryturę Jana Anderson, gdzie później trafiłem po śmierci taty do niego i tam robiłem przez wszystkie lata te motocykle i to mi też odpowiadało. Zawiesił swoją mechaniczą karierę, bardzo dobrą, zresztą bardzo dobry, utytułowany też wcześniej zawodnik. No i co? I do tego wybuch pandemii. Już ten ostatni rok spędzony w Ostrowie był dla mnie bardzo ciężkim rokiem, ponieważ tam byłem zaopiekowany bardzo, bardzo mocno przez braci Garcarków, pana Jana i Andrzeja Garcarków. Kupili mi nowy sprzęt od Nischlera, dwa silniki, ale Anton miał się tym opiekować, robić, zmieniać, co będę potrzebował, ale jak wspominałem wcześniej, to rok pandemiczny, to też już wiekowy mechanik i wtedy on się strasznie, panicznie wystraszył tego i nawet nie chciał tutaj przyjeżdżać później. I tak zostałem z tym sprzętem, później nie miał kto tego serwisować. Dostałem jeszcze jeden silnik od Kowalskiego, co kompletnie się nie mogłem dogadać z silnikiem od pana Ryszarda, gdzie on jest naprawdę, no myślę, że też jednym z najlepszych, jak nie najlepszym też tunerem, myślę, że na świecie teraz żużlowym. Ale jakoś mi to nie pasowało i przez cały sezon ciężko mi to szło, nie czułem tego motocykla. Dzisiaj może już wiem dlaczego.
I co? No i postanowiłem, że mając 40 lat i uczyć się to od nowa, i to też może trwać rok czy dwa, to tak już będę miał wiek, gdzie powoli będę musiał myśleć o zakończeniu, i podjąłem taką decyzję, że kończę. Nie wiadomo też było, jak wystartuje ten sezon następny, czy wystartuje tak jak wcześniej, bo ten sezon wcześniej wiem, że wystartował bardzo późno i wtedy te zawody bardzo szybko szły i postanowiłem, mówię, że nie ma sensu, to co osiągnąłem, to osiągnąłem, już więcej nic tak w sporcie żużlowym, jakichś tytułów czy coś więcej pewnie nie zdobędę i powiedziałem pas. Spełniony żużlowo? Tak, no dla mnie myślę, że sukcesem, wiadomo, te sukcesy wszystkie, które tam miałem, są sukcesami, ale dla mnie największym sukcesem chyba to jest to, że cało w jednym kawałku i dojechałem do 25 lat w tym żużlu i głowa też pracuje dobrze dalej, także, bo wiadomo, w sporcie, obojętnie jakim sporcie, a tym bardziej żużlowym, no to presja i to wszystko, także żeby to wszystko wytrzymać, to myślę, że to jest największym takim dla mnie sukcesem, że wytrzymać w tym sporcie tyle lat. Wiem, że wytrzymywali różni żużlowcy dłużej, tak, bo Andrzej Huszcza chyba jeździł do 50 i to jest zdecydowanie chyba rekord jak do tej pory tutaj z Polski. To już fenomen tego sportu. Paweł Maloszek. Tak, ale 25 lat to ja uważam, że to też jest kawał czasu, tak? Piękna historia, piękna kariera. I życzę każdemu, żeby wytrwał w tym sporcie tak długo. Dziękujemy za te żużlowe emocje, a teraz otwierasz nowy rozdział i tutaj jakby ta historia zatoczyła piękne koło. Mariusz Okoniewski, ta cała złota drużyna, seria sukcesów, jego syn Rafał, również żużlowiec, 25 lat na żużlowym torze. No i teraz, drodzy Państwo, od niedawna trener Unii Leszno. No, tata pewnie z góry spogląda i jest dumny, że to, co jemu się nie udało, bo może powinien on być tym trenerem kiedyś, to, co jemu się nie udało, to teraz syn będzie kontynuował nowe wyzwanie. Ty byłeś zaskoczony, jak, nie wiem, czy to prezes Piotr Rusiecki zadzwonił, czy jakoś w inny sposób się dowiedziałeś o tej propozycji? Tak, tak. Prezes Piotr Rusiecki zadzwonił kiedyś, no w sumie nie tak dawno, bo to chyba tam w Lesznie jestem 2 miesiące czy 3 miesiące, tak nieoficjalnie, tak. Zacząłem już troszeczkę też wcześniej. Chciałem być tutaj w klubie, żeby jeszcze tego sezonu z tymi chłopakami trochę liznąć i zobaczyć, co oni jadą, co potrafią, kogo na co stać, że tak powiem. Ale rzeczywiście... A chwila zastanowienia była? Zwątpienia? Czy chciałeś czasu na przemyślenie? Tak, no szczerze mówiąc, to troszeczkę spodziewałem się, że będę w innej roli w klubie, tak, do jakiejś pomocy i troszeczkę tak z juniorami zacząć czy coś, ale no wiemy, jaka była sytuacja i prezesowi nie odpowiedziałem w żadnym wypadku, że na pierwszym spotkaniu, że tak. Wzięliśmy sobie na wstrzymanie i powiedziałem, że dam mu odpowiedź w przeciągu tam 2 tygodni. No i tak to się podziało, że po 2 tygodniach się dzwoniliśmy i zdecydowałem się, że okej, będę i tak się nasza współpraca zaczęła. Rafał, doświadczenie duże, bo przecież przy żużlu, jak już tu wspominaliśmy, te 25 lat jako zawodnik, pracowałeś z wieloma trenerami, pewnie będziesz czerpał to najlepsze, co oni przekazywali. Masz już swój plan w głowie, jak to wszystko pogodzić, bo to jest dla debiutanta ogromne wyzwanie. Ja tu jestem bardzo dobrej myśli, że to wszystko zagryzie w dobrym słowa znaczeniu. Jak to będzie?
Powiem tak, że jakieś plany tam w sobie w głowie układam. Tak jak powiedziałeś wcześniej, ten czas spędzony na żużlu 25 lat, to też jest jakieś doświadczenie. Myślę, że zrobię wszystko, żeby z siebie dać jak najwięcej i żeby ci przede wszystkim młodzi, tak, zawodnicy, żeby coś im podpowiedzieć, no bo nie czarujmy się, że Janek Kołodziej czy Grzegorz Zęgota, ci starzy zawodnicy, że ja ich będę uczył jeździć, bo to są zawodnicy, którzy też już mają swoje bogate kariery i potrafią jeździć. Ale też nie ukrywam, że rozmawiamy z sobą i jakieś tam sugestie i wnioski tam wyciągamy i też będziemy pracować w sezonie. A przede wszystkim będę się skupiał na tym, żeby tych młodych, jak najwięcej tych wiadomości, czy startowych, czy jeździeckich, im sprzedać i oddać. Na pewno jakbym mógł to zrobić, to tak o... pstryk i masz, to na pewno bym to oddał, bo no mi już to nie jest potrzebne, ja już nie będę jeździł, aczkolwiek zdarza mi się, że też wsiadam na motocykl dalej i coś tam próbuję i startuję, czy pokazuję, jak się startuje i że idzie i że można. Ale też prowadząc tą drużynę w Lesznie, to nie jest tak, że będę sam, tak? Jest Mateusz Gryszka, gdzie też jest bardzo cennym ogniwem, tutaj pomagał tyle lat Piotrkowi Baronowi, tutaj w Lesznie będzie też Sławek Kryją, także wsparcie będzie, a przecież będzie, dodajmy, tak. I miałem tutaj przyjemność gościć pana Kazimierza Juskowiaka, Romana Jankowskiego, ta stara gwardia na pewno będzie cię wspierać. Przyszywany wujek Roman, ale to Rafał. Już mnie wspiera, tak? Romek już mnie wspiera, dużo mi pomaga też w klubie. Dzisiaj też mieliśmy z rana spotkanie i coś tam omawialiśmy i cały czas służy też mi pomocą. I cenię go przede wszystkim za to, że jest też w tym klubie tyle lat i tyle serducha oddał dla klubu. Jest z tymi młodymi żużlowcami, gdzie ma naprawdę ogrom też pracy i nie wyobrażam sobie nawet, żeby jego tu nie było, bo w dzisiejszych czasach, gdzie stawiamy na rozwój tej dyscypliny i tych młodych chłopców, to już są wymogi, tak, żeby były 140, 250 i licencje, jakieś tam obłożenia ekstraligi, że ileś zawodników musi zdać tą licencję, czyli jeden trener nie wystarczy na klub, żeby dał i ogarnął to wszystko. Także myślę, że Damian też dołączy do nas, Baliński, i też nam pomoże, tak jak w tamtym roku, żeby tych całkiem takich młodych tych dzieciaków ogarnąć i z nimi pojeździć na zawody. Bo jest tego naprawdę sporo i dużo i ta pomoc jest nieoceniona. Bierze ogrom pracy, ale tak tylko teraz sobie myślę, sztab szkoleniowy Unii Leszno, cudowne nazwiska, Okoniewski, Jankowski, Baliński, no stara gwardia, drodzy Państwo, nie rdzewieje, znakomite wspomnienia. Ja już tutaj dzisiaj kończąc to spotkanie, Rafał, zima za pasem, pewnie pracy nie będzie brakować od nas, jeśli mogę, to taką czapeczkę na zimę dla Ciebie. Ja wiem, że jesteś związany pewnie ze sponsorem, z firmą Polkoper, ale zimą wiem, że też polujesz chyba, tak? Tak. No to tak, tam tak. Gdzieś do lasu na polowanie może się... Na pewno się przyda zimowa czapka w tą porę. Może się przyda. Ja pięknie dziękuję za to spotkanie. No i jestem przekonany, że teraz na tej nowej drodze życia będzie równie fajnie, skutecznie. Może nie będzie codziennie fajnie, bo to ogrom pracy i wyzwania, i stres. I to jest sport, tak? Sport, ale w tym sporcie to ty, niektórzy mówią, zęby zjadłeś. 25 lat się ścigałeś, a wcześniej tam gdzieś jako dzieciak tatę podglądałeś. Tak, ja też jestem dobrych myśli. Wierzę w to, że to był dobry wybór i
tak jak powiedziałem wcześniej, oddam całe serce, żeby być tutaj dla klubu i jak najwięcej tego dobrego dać i żebyśmy wszyscy po sezonie, wszyscy kibice tutaj leszczyńscy byli z tego sezonu zadowoleni. Rafał, ściskamy kciuki. Drodzy Państwo, grudzień za pasem, ostatni odcinek serii 85 lat Unii Leszno. Pięknie dziękuję naszym partnerom, którzy wspierali nas w tym sezonie, w tym serialu o Unii Leszno. Dziękujemy władzom miasta. Ukłony dla pana prezydenta Łukasza Borowiaka, który honorowym patronatem objął ten nasz cały cykl. A tak jak już wcześniej dzisiaj zapowiadałem, to ostatnie spotkanie w tym roku w ramach jubileuszu Unii Leszno ma charakter symboliczny. Mariusz Okoniewski, legenda, ikona leszczyńskiego klubu, no i kontynuator tych tradycji żużlowych, nowy trener Unii Leszno, jego syn Rafał Okoniewski. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję, Rafał, za spotkanie i wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.